Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. W dzisiejszym filmie zajmiemy się wyznaczaniem priorytetów. Pisarz, który napisał znaną książkę Kubuś Puchatek, napisał też wiersz o żeglarzu, któremu rozbił się statek. No i ten żeglarz postanowił najpierw zabrać się za zbudowanie chatki i znalezienie jedzenia, ale w trakcie wykonywania tych zadań cały czas przerastała go myśl, że powinien się teraz skupić na czymś innym i robić coś innego, coś ważniejszego. Brzmi znajomo? Jak tak? To weźmiemy się do roboty. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co ja teraz robię, co to jest EFT, zobacz sobie tutaj, jest oznaczony film, w którym pokrótce tłumaczę tą metodę. A reszta, jedziemy. Myślę, że dobrym priorytetem jest zapisanie się do kanału i polubienie tego wideo. Pomimo tego, że mam problem z wyznaczaniem priorytetów, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że czasem mam problem z wyznaczaniem priorytetów, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że czasem jest mi ciężko wyznaczyć priorytety i nie potrafię zadecydować, co jest najważniejsze. I przez to czasami nic nie robię. Przez to, że boję się, że zrobię coś źle. I pomimo tego, że czasem ciężko jest mi wyznaczyć te priorytety, to decyduję się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I może każdą inną osobę, która nauczyła mnie się tak zachowywać. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Cały ten kłopot z wyznaczaniem priorytetów. Naprawdę trudno jest mi wyznaczać priorytety. Bo mam tyle rzeczy do zrobienia. I one są wszystkie tak samo ważne. Więc jak mogę zacząć tylko z jedną i nie robić innych? Nie mogę zacząć wykonywać tych zadań, dopóki nie będę pewna, które jest najważniejsze. I na pewnym poziomie, w logiczny sposób wiem, że jeśli zaczęłabym z którymkolwiek z nich, to najprawdopodobniej już by było wszystko zrobione. Muszę zacząć z jednym i pracować przez moją listę. Ale muszę zacząć z tym prawidłowym. Cały ten strach, że zacznę ze złym zadaniem. Jakie byłyby tego konsekwencje, jeśli nie wybiorę dobrego zadania na początek? Czego się tak bardzo boję? W sumie ten strach jest przed tym, żeby załatwić pewne sprawy. W świetny sposób rozpraszam siebie samą. Ponieważ mój logiczny umysł wie, że jeśli nic nie zrobię, z lęku przed tym, że zacznę ze złym zadaniem, to wcale to nie rozwiązuje mojego problemu. W genialny sposób zatrzymuję samą siebie w miejscu. To przekonanie, że muszę znaleźć odpowiednie zadanie na sam początek. To jest świetny sposób, żebym trzymała siebie w miejscu. Nie robię tak dlatego, że jestem zła bądź głupia.
Nie robię tak dlatego, że jestem słaba bądź leniwa. Po prostu mam takie oprogramowanie, które mówi, że to nie jest bezpieczne, żeby ruszyć do przodu. Nawet jeśli boję się tego, że zacznę ze złym zadaniem, to zrobię wszystko, jeśli zacznę z czymkolwiek. Całe to przekonanie, że muszę czekać. Cały ten strach przed tym, co się wydarzy. Jeśli tak naprawdę załatwię te wszystkie sprawy. Może boję się, że zrobię je w zły sposób. Więc muszę czekać, dopóki upewnię się, że mogę zrobić je dobrze. I w moim logicznym umyśle wiem, że to nie ma sensu. Nie muszę tego zrobić w dobrej kolejności. Tylko muszę po prostu zacząć. A wtedy, kiedy zacznę, to stanę się coraz lepsza w robieniu tego dobrze i w dobrej kolejności. I jeśli wezmę moją listę zadań i wybiorę złe zadanie, to szybko to odkryję. I będę miała większą jasność a propos tego, jakie jest dobre pierwsze zadanie. I jeśli żadna z nich nie jest lepsza niż inna, to nieważne, z czym zacznę. Uwalniam wszystko to, co mnie powstrzymuje. Uwalniam wszystkie te przyczyny tego, żebym trwała w miejscu. Mogę po prostu rzucić monetą. Albo zakryć oczy wtedy, kiedy wybieram, co następnym zrobić. Mogę to po prostu zrobić przypadkowo. Tak, żebym po prostu wybrała cokolwiek i zaczęła działać. Ponieważ decyduję się ruszyć do przodu. Zasługuję na rezultaty, które osiągnę. Dosyć mam już tkwienia w miejscu. Doceniam te części mnie, które chciały, żebym była bezpieczna. Ale teraz zaczynam działać. To tak, jak gdybym przygotowała jedzenie. Jeśli stoję nad deską i martwię się, czy najpierw pokroić cebulę, czy lepiej pokroić marchewki. Jeśli tak bardzo będę się tym przejmować, to będę bardzo głodna. Decyduję się na jedno zadanie i zaczynam działać. Zasługuję na to, by ruszyć do przodu. Jestem w stanie poradzić sobie z tym, by ruszyć do przodu. Daję sobie wolność na to, by ruszyć do przodu. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Zdziwiony tym, w jaki sposób poszedł ten tapping? Ja na pewno byłam. Powiem wam tak, że te osoby, które mają właśnie taki problem z wyznaczaniem tych priorytetów, bardzo często są to perfekcjoniści i prokrastynatorzy. Jest na filmie, na kanale już kilka filmów w tym temacie. Mamy perfekcjonizm, mamy właśnie prokrastynację, mamy również film Utknęłam w miejscu i nie mogę ruszyć do przodu. Więc jeśli któreś z tych tematów coś tam poruszają w tobie, to zapraszam do poszukania ich na kanale. Jeśli pojawiły się jeszcze jakieś inne emocje z tym związane, to daj znać w komentarzu, albo postaram się coś podlinkować, a jak niczego takiego nie mam,
to dodam to do swojej listy tłumaczeń. Jeśli to wideo coś tam w Tobie zadziałało, poruszyło, to daj łapkę w górę. Dobrze będzie wiedzieć, że to Wam pomaga. I na tą chwilę dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.